Ten, kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, gnanej i miotanej przez wiatr. Człowiek rozdwojonej duszy, chwiejny na wszystkich swoich drogach. List Jakuba, 1 rozdział, 6 i 8 werset. Przybliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. List Jakuba, 4 rozdział, 8 werset. Kłopoty ludzi o rozdwojonej duszy. Określenie rozdwojonej duszy pojawia się tylko 2 razy w Nowym Testamencie. Oba razy w liście Jakuba. Jest to malownicze wyrażenie. Niektóre przekłady podają to znaczenie jako człowiek o 2 umysłach lub człowiek rozdarty duchowo. Kiedy myślimy o ludziach, których Pismo Święte opisuje jako tych, którzy próbowali podążać za Panem, jednocześnie ulegając innym wpływom, widzimy tragiczne rezultaty. Chociaż Lot był sprawiedliwy, to jednak wprowadził się do Sodomy i dręczył swoją duszę. Chociaż Miriam radowała się z Mojżeszem po wyzwoleniu Izraela nad Morzem Czerwonym, to jednak później wystąpiła przeciwko niemu z powodu uprzedzeń i zazdrości. Chociaż Salomon znał niebezpieczeństwo nieprawych związków, zdecydował się kochać wiele bezbożnych kobiet i wkrótce stał się nielojalny wobec Boga. Jeśli nie chcemy powtórzyć tych błędów, wersety z listu Jakuba dają nam pewną pomoc. W rozdziale 1 wierzący są zaproszeni do szukania mądrości poprzez proszenie o nią Boga z wiarą. Jeśli zamiast tego będziemy mieć wątpliwości podczas modlitwy, staniemy się ludźmi o rozdwojonej duszy, o podwójnym umyśle, niestabilnym we wszystkim. Prawda jest taka, że chrześcijanin może czasem mieć poczucie niepewności co do Bożego działania i dróg, ale wątpliwości z listu Jakuba, 1 rozdział, to tego typu szkodliwe podejrzenia, które sugerują nam, że Bogu nie można w ogóle ufać. Jeśli modlimy się do Niego, nie mając wiary w Jego moc i dobroć, jaką będziemy mieć stabilność? Żadnej. Następnie Jakub w rozdziale 4 skupia się na samolubnych namiętnościach, które powodują awantury, kłótnie i spory wśród wierzących. Pycha i zazdrość prowadzą nas do wywyższania się albo do poniżania innych, a to prowadzi do wielu kłopotów. Skoro oczyszczamy nasze serca, to znaczy, jeśli przyznajemy się do naszych mieszanych motywów i uznajemy je za szkodliwe, pokutujemy za nie. Nie będziemy już dłużej dwulicowi. Wtedy Pan, który daje łaskę pokornym, będzie mógł nas podnieść z upadku. Ten, kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, gnanej i miotanej przez wiatr. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny na wszystkich swoich drogach. List Jakuba, 1 rozdział.